Witam, witam, wariaty. Właśnie wyjeżdżam z garażu ludziska i do pracy. Trzeba iść do pracy. Moment, moment. Widzicie, i tak właśnie wygląda poranek. Każdej osoby, która do pracy musi iść, to tak czasami wyglądają poranki. Trzeba się obudzić, kurda, ta... To nie jest tak. Kapturę chcę założyć, żeby było cieplej. To zaraz, za chwilę będzie... Dobra. I tak, tak. Który z was tak wcześniej rano musi wstawać i do pracy jechać? Ilu z was? Ilu z was, którzy są na moim kanale, też tak z rana muszą wstawać i do pracy zasyłać? Chyba że macie popołudniowe zmiany. No to wtedy jest troszkę inaczej, no bo wtedy możesz sobie z rana pospać, tak? Jakiś kamień mam w kole. Kamyk jakiś. Dźwięk wydaje dziwny. Kurwa, flaka do chuja w tej pieprzonej oponie, czy co? Ja nic kurwa nie rozumiem. Nie no, nie mam flaka, kurwa, tylko coś jest w tej oponie. Muszę to w ciągu dnia zobaczyć, bo teraz za ciemno jest, tam nic nie widać. I muszę to... Kurwa, wiecie co, ja nie bardzo wiem, o czym gadać teraz. Skupiony jestem na tym, żeby jechać do tej roboty, kurwa. Ale obiecałem, że tak będę nagrywał, tak nagrywam. A
ważności był stopnia SI. Nie wiem jak tam u was, ale to u nas jest 13,5 stopnia. Taka wiosna. Nie jesień, wiosna. Takie rześkie, fajne powietrze. Nawet nie jest zimno. Także zamiast no można powiedzieć taka wiosna, no takie jest powietrze na dworzu, ciepło i ten wiaterek taki, tak jakby wiosenny, można powiedzieć. W ogóle nie czuć, że to jesień. Jedynie tylko po tym widać, że to jesień, to tylko po tym, że liście spadają. No i po tych dniach, które deszcz zaczyna padać, to wtedy jest zimno. A tak jak teraz, kurde. Wczoraj, słuchajcie, wczoraj z pracy wyszedłem, siedem samochód, jechałem samochodem, to było 17,5 stopnia, nie? Fajnie, no w sumie dla mnie fajnie, bo ja lubię ciepło. Nie lubię zimy za bardzo. Nie lubię zimna, no. Nie tak, że nie lubię zimy, tylko że nie lubię zimy. Zima ładnie wygląda, jak jest tak samo, ale patrzeć też na to troszeczkę inaczej, bo na przykład na wali tego śniegu jest pięknie, ładnie, ale kurde, masakrę z jazdą samochodem. Potem ta chlapa i ja pierdzielę, masakrę. A najbardziej czego nie lubię, to jest zima. Zimno. Jak jest zimno. Trzeba na siebie założyć cholerę ubrania. Dlatego właśnie nie lubię zimy. Trzeba się grubo ubierać. Mnóstwo ubrań na siebie zakładać. Nienawidzę tego. Ja wolę ubrać się delikatnie. Koszuleczka, bluza i gitara. Tak? Jestem pod robotą. No tak widzicie, z tego trzeba zaparkować. No i gitara. Jesteśmy na miejscu. No i cóż, i widzimy się w środku. No i jesteśmy z powrotem. Którą mamy godzinę? Godzinę mamy 5:56, także jeszcze chwila i to i będzie trzeba popracować. Okej, 5 godzin spałem. 5 godzin spałem. Okej, trzeba się kawki nabić. Z rana. Wiecie czemu sobie robię kawę w termosie, bo sobie robię rozpuszczalną kawę z mlekiem i w sumie mam tą kawę aż do śniadania, bo z rana tam, nie wiem,
wypiję połowę, połowa zostaje na śniadanie i nadal mam ciepło. A taka normalna, no to wiecie jak to jest. Zrobisz, musisz ją wypić w całości, nie może zostać, bo to potem zimne, to już nie wiem, tak sobie. No i tak to wygląda. I cóż, myślę, że tam coś się odniesiecie do tego filmu wczorajszego, co zrobiłem. Bo to jest chore, pamiętajcie, to jest chore. Chore, żeby coś takiego robić jak ten drybraz. Masakra. Patrzcie, wczoraj Waldenga puszczał tam jakiś film. Znaczy, Waldenga robił wczoraj streama. Na tym streamie oglądał jakiegoś gościa, który tam o czymś coś tam gadał, jakiejś dziewczynie, jakiś coś tam. I potem, jakby to powiedzieć, mówił też właśnie o Bogdelu, że on tak naprawdę nie wszystko wyjaśnił tylko to, co chciał. Kurwa, wiecie co, nie wiem, co o tym sądzić, co myśleć, bo jak ten koleś takie rzeczy mówił, to myślę, że ma na to dowody. Bo to tak bez dowodów, to też to do dupy, nie? Aczkolwiek powiem wam tak, jak się ma za dużo kasy i się pije, ćpa i inne rzeczy ten robi, no to potem jest takie te są, gdzie nie kontrolujesz tego wszystkiego, jak z jakimi osobami się spotyka potem. Są młode dziewczyny, które tak naprawdę zawyżają swój wiek. Powiedziałyby, że inaczej nie mogłyby się, bo by się nie chciał spotykać tam, który z nimi. No to wiecie, no to czasami to tak może być. A jak jest się naćpanem, tym to się ma wszystko w dupie. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Także nie wiem jak to w końcu ma być z tym Bogdelem. Czy jemu się uda z powrotem wyjść na prostą. Ale wiecie, po takich sytuacjach to jest kurwa już trudno. Może być tak, że będzie trzymał sobie kanał, będzie robił coś tam. Ale nie uda, może mu się nie udać wybić z kubami, tak jak było przedtem. No niestety. Dobra. A mówiłem wam wczoraj, tak, że tam będzie chyba test. Najpierw będzie rozpakowywanie, unboxing kamerki. Zobaczymy, co przyszło, co ten, bo nie wiem, czy to dzisiaj przyjdzie, nie? Bo plan jest taki, znaczy plan, jak zamawiałem, to w planach było tak, że dostawa w piątek. Ja to robiłem w środę wieczorem i że dostawa w piątek. Każdą jedną rzecz, którą zamówiłem, dostawa w piątek, no to wiecie. Dla mnie gitara, no ale jak to będzie, to nie wiem, nie mam pojęcia. Także to by było wszystko na tyle. Do zobaczenia. Jack TV. Żegnam was. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i zostańcie, jak subskrybujecie, zostańcie na kanale. Nie uciekajcie.
Hejka.